Więc tak, dzisiaj w Victoria Era 3. Tak, wiem, to jest nowa seria, ale wolę nie mówić. Chodź, że będziemy grali w to. O, nowa seria. No to trochę słabe. Zagramy nie Rusia, tylko Pulen. I jak to zrobić? Jakby co, to ja sobie nic nie spoilerowałem. Prócz jednych rzeczy. Kiedy włączyłem pierwszy raz tą grę, to takie... O, zagramy... Nie ma Polski, więc... Pa, 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 pa... To się robi tak. Ja to sam w sumie zauważyłem, tylko widziałem jakby na YouTubie, bo chyba z 2 tygodnie temu, jak to widzicie, to będzie około 3 tygodni temu, oglądnąłem po prostu film. No i zauważyłem, że jest coś takiego jak wyzwolenie państwa. Na przykład jak grał ktoś Prusami, nie, to było Rosja, no i wyzwolił Polskę, no i co ja zapamiętałem w miarę, nic więcej nie umiem, więc oj, da się to przyspieszyć, dziękuję, ale chyba na 4, o. Więc może... Hut stali, tu 89, ocieplenie stosunków, chęć współpracy. O, bardzo miło. Polityka jest. Tutaj mamy, jest monarcha absolutny. Czyli nasza Polska piękna, nieśmiertelna. A to jest u nas. Rządy, prawa, mamy gospodarkę, tradycjonalizm, podatki gruntowe, oj, prawa człowieka, cenzura, brak praw... O, chociaż mamy jedno. Brak opieki społecznej, brak kontroli migracji, zakaz niewolnictwa. O, to jest chociaż fajne. Brak interakcji. O! Inwestycje. Budżet. Pójdźmy trochę więcej z tymi podatkami. Potrzebujemy coś. Budynki. O! I teraz chyba możemy w końcu coś zbudować. Miejskie. Hut stali. Właśnie, małopolskie. Jest 7! Co ja narobiłem? Dobra, zasoby. Kopalnie z żelaza bym sobie też w Wielkopolsce, o. I rolnictwo, żyto, Małopolska, bo mam tutaj, jest dużo fajnych, bo ja akurat żyję w Małopolsce, jest fajnie, dużo żyznej ziemi, gleby w ogóle. Pomorze, co? Aha, rynek. Dobra, co tu możemy? Tutaj chyba nic na razie. Wojsko. Oho! O! Werbowanie generała. Dobra, zwerbuj. Piłsudskiego, tak. My to potrzebujemy. Garnizony. W Wielkopolsce możemy sobie chyba centrum poboru. Dobra, no nie. Ale nam chcą się